Witam moich wiernych widzów po dłuższej przerwie w tym szalonym 2020 roku. W międzyczasie wskoczyło mi na konto 500 subskrypcji. Dziękuję i proszę o więcej. Dziś zaplanowałem film o moich przygotowaniach na nadchodzącą zimę oraz nowych inwestycjach w okolicy mojego bunkra. Rok 2020 okazał się wbrew pesymistycznym zapowiedziom wielu klimatologów rokiem bardzo wilgotnym. Mój obiekt miał okazję zmierzyć się aż kilkukrotnie z niespodziewanym atakiem aury. Najpierw pod koniec czerwca nastąpiło załamanie pogody z obfitymi opadami deszczu. Opowiedziałem o tym w poprzednim odcinku. Potem w początku sierpnia okazało się, że poczynione przeze mnie przygotowania na atak aury są niewystarczające. Zastosowane przeze mnie przekopy pod betonowym płotem z rur wodociągowych o średnicy 5 cm zatkały się podczas opadów deszczu z gradem. Przez to woda nadal zbierała się na działce i zagroziła szopie i ulokowanemu pod nim bunkrowi. Woda wdarła się po fugach kostki do szopy i tam otoczyła władz bunkra. Na szczęście zabezpieczenia przed zalaniem zdały egzamin, mimo to, że woda w niewielkiej ilości pojawiła się na suficie obiektu wokół włazu. Z podłogi szopy dość szybko usunąłem wodę, a wtedy nasiąknięte wilgocią deski przy kostce na tyle uszczelniły szparę pomiędzy nimi a kostką brukową, że woda już do wnętrza szopy się nie wlewała. Po tych ulewach uznałem, że jedynym skutecznym sposobem ratunku przed zbierającą się gwałtownie wodą wzdłuż płotu w okolicy szopy jest jej szybkie odprowadzenie poza działkę. Zamieniłem rury typu PE na rury drenażowe z geowłókniną o średnicy 10 cm. Umieściłem je w czterech przekopach pod betonowym płotem. Końcówkę poza płotem zabezpieczyłem przed zapchaniem, umieszczając ją w małym wykopie. Użyta średnica pozwala na bezpieczne usuwanie ewentualnych liści z wnętrza. Następne miesiące oszczędziły nam już tych gwałtownych burz. Jednakże w październiku opady były na tyle duże, że wzrósł poziom wód w rzekach, a u mnie na działce, poza lokalnymi podtopieniami na trawniku, nie występowały już te olbrzymie kałuże, które były wzdłuż płotu. Można więc powiedzieć, że system odwadniania jest na razie sprawny. Drugą inwestycją było zabezpieczenie się na wypadek przedłużonego braku prądu. Zdarzało się to oczywiście kilkukrotnie w ciągu tego roku, a zwłaszcza po burzach i trwało kilka dni. Jednym ze sposobów zabezpieczenia jest mój agregat prądotwórczy o mocy 1,7 kW. Zapas ropy naftowej oceniam na 48 godzin ciągłej pracy. Ponieważ w domu posiadam płytę indukcyjną oraz niewielki zestaw turystyczny na butlę gazową, stwierdziłem, że gotowanie w warunkach długiej przerwy w dostawie prądu i konieczność oszczędzania paliwa do agregatu może być problemem. Dlatego też stworzyłem punkt, w którym można ugotować posiłek w sposób tradycyjny na kuchni węglowej, wykorzystując swoje zapasy drewna. Już w zeszłym roku, wykorzystując pozostałe po budowie domu deski i belki, zbudowałem stół i ławki w ogrodzie oraz wyznaczyłem miejsce na ognisko. W tym roku stworzyłem altanę, mając do dyspozycji pnie sosnowe ze swojego lasu. Wybudowane altanki zadaszyłem plandeką. Grubość jej wynosi 130 gram. Wcześniej zbudowana altana nad stolikami wytrzymała wszystkie wichury w 2020 roku. Jej długość wynosi 4 metry, a szerokość 3,5. Słupki zostały osadzone na 6 stalowych kotwach wbitych w ziemię na głębokość 60 cm. Przygotowując altankę, pnie obrałem za pomocą toporka z kory i zostawiłem na kilka tygodni do obsuszenia. Powiem szczerze, że po zanoszeniu tych długich pni z lasu na własnych plecach, to jest to najbardziej żmudna robota. Chętnym polecam też okorowanie za pomocą szpadla. Użyłem pni sosnowych, głównie ze względu na ich dostępność. Trzeba jednak pamiętać, że należą do mało trwałych. Krótsze słupki mają długość 220 cm, te dłuższe 2,5 m. Belki pionowe przymocowałem do stalowych kotw za pomocą wkrętów, które mają 9 cm. Niestety nie mogę powiedzieć, że zachowane są wszystkie piony i że belki są równe, ale wstępnie odległości między belkami są mniej więcej równe. Pozostałe elementy konstrukcji łączyłem w dwojaki sposób. Zarówno za pomocą wkrętu, wkręcanych bezpośrednio w drewnianą konstrukcję, które miały łączyć ze sobą poszczególne elementy drewniane, jak i przy pomocy stalowych kątowników. Używałem dwóch lub trzech wkrętów wkręconych w kątownik. Altana nad kuchnią jest zdecydowanie mniejsza. Jej długość wynosi 280 cm, a szerokość 2 m. Poza tym spadek jest tylko w jedną stronę i tak dało to dużo miejsca wokół kuchni. Dzięki temu będzie tam miejsce na składowanie drewna i ewentualny blat. Po założeniu rozporników cała konstrukcja nabrała sztywności.
Odległość drewnianej belki od rury odprowadzającej dym z kuchni wynosi 20 cm. Myślę, że to miejsce zabezpieczę blachą. Pomiędzy belkami, które tworzą dach i rusztowanie dla blandeki, odległość między belkami wynosi 60 cm. Aby wkręty miały lepszą stabilność, wkręcałem je w belkę po zrobieniu loży szerszym wiertłem niż główka wkręta. Montaż całości nie zajął mi więcej czasu niż 3 godziny. Oczywiście altana nad stołami była montowana trochę dłużej. Rurę od pieca przymocowałem do betonowego płotu za pomocą specjalnego wkręta. To spowodowało, że była dzięki temu stabilna. Na koniec prac pozostawało mi już tylko malowanie, czyli przygotowanie drewna na warunki atmosferyczne. Użyłem lakierobejcy z Adolinu i właściwie zużyłem tylko pół wiaderka 5-litrowego na pomalowanie całej konstrukcji. Niestety jesienna aura znacznie przedłużyła czas schnięcia drewna. Latem normalnie schnie ono właściwie w ciągu jednej doby. W listopadzie trwało to prawie 4 dni. Ostatecznie założyłem plandekę o wymiarze 2x3 metra jako daszek, a małą plandeką 2x2 metra zabezpieczyłem kuchnię przed warunkami atmosferycznymi. Plandekę przykręciłem wkrętami wykorzystując podkładki stalowe. Ten system sprawdził się na altanie, którą zrobiłem nad stolikami. Czy ta kuchnia się przyda w najbliższym czasie? Tego nie wiem, ale na pewno będzie to niezła rozrywka, nawet dla gotowania w stylu okrasy. A ja już teraz zapraszam na następny odcinek i do usłyszenia i do zobaczenia.